Ludzie od zawsze marzyli o lataniu. Ale po co latać, kiedy nie można pokazać innym tego, co się zobaczyło? Warszawa to niezwykłe, pełne sprzeczności, ale jednocześnie dumne miasto. Im bardziej zacząłem ją poznawać, tym więcej chciałem o niej wiedzieć. A od kiedy zacząłem ją fotografować, tym ciekawszych sposobów szukałem, żeby ją uwieczniać. Dosyć szybko odkryłem, że najbardziej lubię obserwować to miasto z góry. W ciągu kilku lat odwiedziłem dachy niezliczonej ilości kamienic, bloków i wszystkich wieżowców w Warszawie. 3 lata temu postanowiłem pokazać światu to, co sam zobaczyłem z tych dachów. Mój debiutancki film, Warsaw 24H Timelapse, rozniósł się po sieci bez żadnej promocji, a do tej pory obejrzało go ponad 500 000 ludzi na świecie. Mnie jednak wciąż było mało. Zacząłem się zastanawiać, ale ciekawe zdjęcia musiałyby wyjść z jeszcze wyższej perspektywy. Dowiedziałem się, dlaczego nikt do tej pory nie zrobił zdjęć lotniczych nad centrum Warszawy. Jest to ściśle chroniona strefa powietrzna. Żeby w nią wlecieć, musiałem uzyskać zgody kilku instytucji, a zrobić to można tylko dwusilnikowym śmigłowcem, którego godzina lotu kosztuje 10 tysięcy netto. To były dla mnie niewyobrażalne pieniądze. W końcu, żeby zrobić ciekawe zdjęcia, godzina na pewno by mi nie wystarczyła. Ale nie mogłem odpuścić. W ciągu kilku miesięcy pracowałem nad pozyskaniem sponsorów lotu i zorganizowałem akcję crowdfundingową, w której wsparło mnie ponad 60 ludzi. Nie mogłem uwierzyć, że moje marzenie o projekcie Warsaw on Air stanie się rzeczywistością. Warszawa z góry była zachwycająca. Fotografowałem jak szalony. To była ogromna odpowiedzialność. W końcu każda minuta lotu kosztowała kilkadziesiąt złotych. Jednak to, na czym najbardziej mi zależało, to zdjęcie nocne. Dokonałem je jako pierwsza osoba w Polsce, zdjęcia obiegły cały świat, a planeta Warszawa zdobyła pierwsze miejsce w kategorii środowisko w najbardziej prestiżowym polskim konkursie fotograficznym – Grand Prix Photo 2016. Co więcej, pierwszą wystawę moich zdjęć lotniczych odwiedziło 6 tysięcy ludzi. W życiu nie marzyłem o tym, że o zdjęciach będzie tak głośno. Później uznałem, że chciałbym uchwycić miasto z jeszcze wyższej perspektywy, przynajmniej 3000 metrów nad ziemią. Tak wysoko latają już tylko samoloty pasażerskie. Wszyscy mówili mi, że to bez sensu, że Warszawy nie będzie z tej wysokości już widać i nic nie zobaczę, a zdjęcia nie wyjdą. Ale musiałem się o tym przekonać sam. Kiedy wylądowałem po locie próbnym, czułem się, jakbym zdobył co najmniej 8-tysięcznik. I wiedziałem, że sesja ze śmigłowca wokół całej Warszawy, nie tylko centrum, ma sens i że muszę ją wykonać. Nie chciałem jednak, żeby zdjęcie zaginęły w internecie. Chciałem pokazać pracę w eleganckiej oprawie i stworzyć album, który Polacy będą zabierać ze sobą za granicę, chwaląc się swoją stolicą. Poza tym, nikt nie uwiecznia zmian w Warszawie z takiej perspektywy. A przecież te zdjęcia będą miały kiedyś ogromną wartość historyczną, tak jak dla nas mają fotografie sprzed 100 lat. Dlatego postanowiłem wydać swoje zdjęcia lotnicze w formie albumu. W 2016 roku poleciałem nad Warszawą jeszcze 3 razy. Na godzinę W, nocą na wysokość 3 km oraz w ciągu dnia na wysokość 2,5 km. Ostatni z tych lotów udał się dopiero po 2 miesiącach oczekiwania na odpowiednią pogodę. Miesiące przygotowań sprowadziły się do zaledwie kilku godzin w powietrzu. Zobaczyłem Warszawę z niezwykłej perspektywy, z której odległości stały się względne i nic nieznaczące, a czas stanął w miejscu. Uświadomiłem sobie, jak wielkim i złożonym organizmem jest miasto, kiedy widziałem je całe w swoim polu widzenia i miałem pod swoimi stopami. Miasto, które 70 lat temu zostało niemal zrównane z ziemią. Po wielu tygodniach pracy nad Warsaw on Air udało mi się przygotować elegancki i efektowny album opowiadający o współczesnej Warszawie jak żadna inna książka. Porównałem Warszawę do żywego organizmu, wyróżniając m.in. jej serce, płuca czy tkanki. Chciałbym, żeby po obejrzeniu zdjęć ludzie spojrzeli na otaczającą ich przestrzeń w inny sposób. A wszystko dlatego, że kilkanaście miesięcy temu zadałem sobie pytanie, a co by było gdyby? I nie poddawałem się mimo kolejnych problemów. Dzisiaj wiem, że marzenia nie spełniają się same. Marzenia się spełnia. Zobacz, jak ja spełnię swoje marzenie o Warsaw on Air. Nazywam się Maciej Margas. Wejdź na www.warsawgiftshop.com, zamów swój egzemplarz i zachwyć się Warszawą z podniebnej perspektywy.